Liczbę zespoloną 0,1 nazywamy jednostką urojoną i oznaczamy przez i. I definiujemy właśnie jako 0,1. Chcemy teraz wykazać, że i jest rozwiązaniem równania z kwadrat plus 1 równa się 0. Zauważmy, no to jest oczywisty przykład równania, które w liczbach rzeczywistych nie ma rozwiązania, w liczbach zespolonych natomiast ma. No i jeden z nich jest i. Jak to wykazać? No toż i to jest 0,1. Teraz tak, z kwadrat plus 1, no to podstawmy po prostu. Czyli to jest i kwadrat plus 1, jeśli i jest rozwiązaniem, to to będzie równe 0. I kwadrat to jest po prostu i razy i. Potęgowanie dla liczb naturalnych no, działa dokładnie tak samo jak liczba rzeczywista. Plus 1. No to teraz przejdźmy to na taką postać, że i to jest 0,1 razy 0,1. Natomiast 1, no to to jest 1,0. No i wymnażamy. Czyli na pierwszej współrzędnej to razy to, 0 razy 0, minus 1 razy 1. Na drugiej współrzędnej 0 razy 1 plus 1 razy 0. I do tego chcemy dodać 1,0. Teraz sobie to podliczmy, to jest 0 minus 1, czyli minus 1, a na drugiej współrzędnej 0 plus 0, czyli 0. No i dodajemy 1,0. No i teraz dodawanie liczb zespolonych. Minus 1 plus 1, 0 plus 0. To dostajemy na pierwszej współrzędnej 0, na drugiej współrzędnej 0, czyli 0. Czyli tak, i jest rozwiązaniem tego równania, nie tylko i, bo jeszcze minus i też. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, daj znać. Zapraszam też na moje inne filmy oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.